witam serdecznie. Niedziela. W piątek wieczorem przywiozłem, w piątek rano przywiozłem te dwa ule, dwie rodziny, które stały na rzepaku. One tam później jeszcze nosiły inne rzeczy, ale w pewnym momencie zrobiła się pustynia. Ten ul, który tu stoi, to jest przywiozłem drugi i trzeci. A ten trzeci, co w tej chwili jest, no tam nie było kompletnie nic, nie? Posucha całkowicie. Pszczoła nie latała, siedziała, a tu naraz patrzcie, co się dzieje. Jak jest pożytek, co robią pszczoły. Nie siedzą w ulu, nie tego, tylko znalazły coś i szukają. Ja wjechałem, dziś mam syrop, myślę sobie, wjadę, podam tutaj syrop, jak trzeba, jak będzie taka potrzeba, a na pewno podam tam dwóm odkładom. Chcę tylko zajrzeć do środka, co one tu noszą, czy one coś tu mają, czy one nie mają, czy one coś, czy to takie, nie, ale jak latają, to muszą coś nosić, nie? Pozaglądamy, zaczniemy od tego, który tu stał. Opsa, myślę, że kurczę, dociążyłem ten daszek niesamowicie, muszę pozwalać trochę tych płyt na dół. Opsa. Na górze nie ma wiele pszczół. Tutaj brakowało mi ramek. Podałem tutaj też węzę do robienia. One tej węzy nie robią. Coś tam, ale nie w ogóle. W ogóle. Tutaj są dwie półramki. Tu było na nich trochę miodu i dlatego one zostały przy miodobraniu. One to wyczyściły, tu już nie ma nic. A więc podamy tu też słoik, ok? Te ramki zabiorę, stąd one są tu już niepotrzebne. Tu nie ma, ostatnio jak patrzyłem w piątek, to tu jeszcze było trochę miodziku, tak na pół dłoni. O, tu jest, bo czuję, że jest ciężko, ale one czyszczą. No to ja tu odstawię trochę dalej. Ok. W aucie chyba nie mam żadnych ramek, kurczę. Muszę zobaczyć, czy coś nie, tam to bym tu uzupełnię to ramkami, jak tu jeszcze jakieś są. Nawet całe zrobione już. Kurczę, to mam pełno nabalone, to parę rzeczy do wyrzucenia. O, cholerny świat. Nie, tu mam pustki. O, są, dwie ramki są akurat. Dwie ramki węży. Opsa, podamy tą węzę, podamy im syrop. Może to jeszcze pobudują. No i a u nas jest po prostu tak, że ja miałem w sobotę jechać do Schwarzwaldu, zrobić tam przegląd, a właściwie przegląd i zabrać miód i przygotować pszczoły do zwózki, ponieważ na imprezie w piątek, jak byliśmy na imprezie tak zwany Promenadenfest w mieście, to tam poszczególne wioski okoliczne wystawiają swoje stoiska. No i właśnie z Hödingen. O kurczę, wytrzepnę te pszczoły też. Pszczoły są zajęte, jakoś są nie bardzo nawet mną zainteresowane, czyli coś tam, po coś tam latają. Ale to nic. Może weźmie je ochota, a jeszcze
Sprawdzimy, tu jest na tej ramce trochę pszczoły, co one tutaj, czy coś donoszą, czy nie donoszą. Hopsa. A ta jest? Ta jest lekko obciążona, jest tu trochę miodu, ok. Spadzi, bo jest czarny miód. Ale to nic, dobrze, minutę jeszcze raz. Węże. Ok. No i do przerwanego tematu. I okazało się, że poinformował mnie, że też że jedzie do Schwarzwaldu po pszczoły w nocy. Bufet obstawiał bufet i schodzi z bufetu i na noc jedzie do Schwarzwaldu po pszczoły, bo mówi, skończyła się spać. Świerk już, nie świerk, tylko jodła już nie spadziuje. Nie mają tam pszczoły pożytku. I dlatego no, ja chciałem jechać w sobotę także, ale no, nie mogłem. Przełożyłem to na niedzielę, a w niedzielę się obudziłem i mówię, a kurde, ojca harmonią, kurde, i nie pojechałem. Dzisiaj mamy niedziela, zrobiłem trochę syropu, 40 kg syropu i myślę sobie, a popodaję tutaj, gdzie potrzeba jest taka. Sprawdzę tutaj te rodziny. O, tu jest. Tu jest w miarę dosyć dużo pszczółki. Ok. Kurdak. Niedopilnowana rodzina. I zaraz ubytek pszczoły niesamowity. Kurde. To są odkłady z zeszłego roku. No nie ma, nic tu nie ma. Niby pszczoła jest, coś tu czyści, może się szykują, może coś będą nosić. One wiedzą najlepiej, nie? Okej. Ale ja myślę, że błędu nie popełnię. Jak im tu 2 litry syropu postawię, to je to nie osłabi, kurczę, ani jakby coś zaczęły nosić jeszcze, bo ja zawsze jeszcze sprawdzam to na przełomie września i sierpnia i wtedy zabieram ramki jeszcze z miodem. One jeszcze donoszą spadzi, jakieś niecierpka tutaj, przeróżnego rodzaju rzeczy, które kwitną na jesieni. Cholerny świat, to muszę gdzieś zabrać chyba stąd. Zawsze człowiek odkłada i się zbierają śmieci, cholera. No ten buczy, jak nie wiem, na małej ramce. Na małej ramce, ale tu jest widać dużo pszczoły. Okej. Dobra, to zawiniemy. Wszystkie dostaną po słoiku w takim razie. Okej. Dwa litry syropu to nie jest za dużo, a może je trochę zmobilizuję, kurczę, do pracy. Chociaż one widać już się ruszyły trochę. Okej. A tutaj byłem też w piątek, jak je przywiozłem i widziałem, że one mają posuchę straszną. No to więc ja im tutaj podałem dwie ramki, dlatego one tutaj tak te ramki oblegają. Te ramki są z miodem, starym miodem, tutaj wyjętym z ula, któregoś ula. Okej. Dlatego one tą ramkę, tak, te ramki tak bardzo oblegają, no ale to nic, dobra jest. Tak ma być. Przejdziemy jeszcze do i samego faktu, do dalej zobaczyć i samego faktu z podawania syropu nie będę najwyżej
A, tutaj czyszczą też, o tu otworzyłem. Tam właśnie były ramki, stare ramki ze starym miodem, jeszcze kurczę z zeszłego roku. Cały korpus tam był miodu. Myślę sobie, a niech to wybiorą, będą miały co jeść, kurczę. Jak nie ma. No i tutaj są te dwa odkłady, to tutaj dostaną też po tego. Słoików tu mam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tam widziałem jeden, sześć, to o, nadmiar. Ok, wodę przyniosłem, żeby słoiki umyć, przywiozłem. No, to ja będę robił swoje. Serdecznie pozdrawiam, tyle z niedzieli, może krótko dokręcę jak już ze słoikami. No, na razie. A więc jak widać, karma podana, po 2 litry syropu na każdy ul. Nie jest to dużo, no ale za 2-3 dni można przyjechać, sprawdzić ponownie, jak to wygląda, czy coś odłożyły na ramkach, czy nie, czy coś donoszą. Tu zostało mi jeszcze 4 litry, w tym wiadereczku wchodzi 4 litry, bo mierzone było dzisiaj, zostało jakieś 3,5. No to tam włożyłem trawę, zakryłem, żeby w razie deszczu nie naleciało im tam wody. Sobie też to wezmą, postawiłem na ulu, one to znajdą. No i tutaj odkładam także na górę po słoju po 2 litry. Tu jest miło, tu jest te dwa odkłady są po dwie ramki, po dwa korpusy pełne, czyli z powodzeniem można im podać już tutaj po dwa korpusy normalne. No ale niech wezmą najpierw ten pokarm i kto wie, czy jeszcze tutaj nie przełożę tych rodzin na ten. Przy okazji tu jest w jednym podana, był bezmateczny i podana chyba była matka, już nie pamiętam, kurczę, ale tu jeszcze matka się wygryzła i była jeszcze nieunasienniona, ale widzę w tej chwili, no myślę, że będzie lepiej już. Zobaczę, no po prostu trzeba to sprawdzić, kurczę, bo to człowiek nie jest w stanie wszystko pamiętać. Ale w każdym razie na tym pierwszym jest zielona kropka, czyli matka jest zielona, oznakowana z tego roku. Tam jest jeszcze nie ma kropki, ale widzę, o, pszczółki przyszły już z pyłkiem, dwie pszczoły wleciały z pyłkiem. Także w tym drugi, do tego drugiego ula. O, i one też, jak to mówią, pszczółki zombie. Przylatują, jak to określił. O, też kolejna z pyłkiem, czyli tu mateczka na pewno też zaczęła czerwić. Trzeba ją po prostu znaleźć, oznakować i do normalnego ula, na zimę do normalnego korpusa. Niech się rozwijają ciągle. Można byłoby to jeszcze zrobić tak, że można je podzielić. Trzeba rozdzielić na pół, dwie matki, ale ja mi się już po prostu nie chce w tym roku. Szluz, więcej nic. Te 50 rodzin na zimę wystarczy. Nawet nie wiem dokładnie ile, musiałbym to policzyć. I ten, w każdym razie na zimę mi wystarczy. Jeszcze w tej chwili zostało mi tylko polać się kwasem. 3,5%. Jest mi to szybciej niż paski i tego jest mi to. Przychodzę, korpus do góry, drugi korpus odchylam do góry i polewam ramki na rodni, korpus na dół. To wystarcza. I tak co 6 tygodni i nie mam problemu. Nie widziałem pszczoły, nie widziałem jednego trutnia w tym roku bez skrzydełek. Jednego trutnia. A tak żadnej pszczoły, nic nie widziałem, jakichś objawów chorobowych. Dlatego nie chcę, w zeszłym roku bawiłem się z paskami, nie. Dużo czasu i efekt jest, no myślę, że mniejszy, nie? Mniejszy, mniej zabija warozy niż polewanie. Okej. U mnie się sprawdza. We wrześniu, na początku września, 5 września, no zobaczymy jak to wyjdzie z pogodą, jak to ten, ale dostaną mrówkowy i to wszystko i w grudniu znów zaczynamy, od grudnia zaczynamy szczawiowy polewać i kolejny raz i
w grudniu, później następny końcem kwietnia, początkiem maja i tak przez cały sezon. No, sprawdza się, nie będę szukał niczego innego. Nie? Sprawdza się pszczoły, proszę, rodziny z... No, przywiozłem osłabione dawno, tam raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie zajeżdżałem patrzeć, po prostu one tam się zrobiła pustynia i mniej pokarmu, ale już się ruszyły, już się rozstaje, już zaczyna się dziać, nie? Już się zaczyna dziać i będzie pięknie. Będzie pięknie. Na zimę się rozwiną, na drugi rok będą rodziny jak trzeba na pożytki. Okej, okay. A te co są na pożytkach, to mi wystarczy i bez wariacji. O, tam już zaczęły obsiadywać wylizywać tam ten miód. O, wydrapałem trochę palcem, sprawdzałem co to za miodzik. Jakiś jaśniutki, nie wiem, selfie, nie wiem z czego tu naniosły. Ale jakiś jaśniutki miodzik. Pyszny, słodziutki. No i tak to u mnie powoli wygląda, nie? Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia.